Jak dowiedzieliście się o chorobie, kiedy to było i jaka była reakcja twoja i rodziny? Może ja odpowiem. Ja się dowiedziałem o chorobie, mając 18 lat. Chociaż cały czas gdzieś tam wiedziałem, że jestem chory. Moi rodzice, jak miałem pół roku. Teraz wiem, że dla moich rodziców to nie było łatwe. Jeśli jeżdżąc z półrocznym dzieckiem do różnych lekarzy, do profesorów, jedyne co słyszeli, to odpowiedź, żeby myśleli o kolejnym dziecku najlepiej, ponieważ to już długo nie będzie żyło. To wiem z opowieści. Natomiast ja sam wiedziałem, że jeździmy do Warszawy, do lekarzy, jeździmy do jakichś profesorów różnych, że z WF-u jestem zwolniony, aczkolwiek nie wiedziałem, nie do końca rozumiałem, że aż tak to jest poważne. Po prostu mówiono, że mam dziurę w sercu, no i trudno, ale żyję, jakoś sobie radzę. No, w wieku 18 lat miałem pierwszy taki poważny krwotok płucny i wtedy tak naprawdę doszło do mnie, że coś się skończyło, że moje życie będzie wyglądać troszeczkę inaczej niż życie zdrowego człowieka i że muszę się zastanowić, jak długo jeszcze i jak chcę przeżyć resztę swojego życia. Natomiast to, że mam już prawie 40 lat, jestem tutaj i funkcjonuję, to jest w pewien sposób zjawisko, można powiedzieć, ponieważ nikt, gdy miałem ileś tam naście lat, nie dawał szans, żebym dożył do tego wieku, w jakim jestem. Panie profesorze, co wiemy o tej chorobie, o tak rzadkiej chorobie, na którą zapada 4-5 osób na milion? No właśnie, w chorobach rzadkich zwykle wiedza jest niewielka, dlatego że trudno jest zebrać te informacje, ponieważ wielu lekarzy przez całe swoje życie nie zobaczy więcej niż 2-3 pacjentów. Natomiast tutaj od wielu lat, od kilkudziesięciu lat funkcjonuje pewna grupa lekarzy naukowców na całym świecie. To jest rodzaj takiej sieci, powiedzmy sobie, dobrej woli, ośrodków, które się tą chorobą zajęły, ponieważ lekarze widzieli, że los tych pacjentów, często młodych, bo to się zaczęło od młodych kobiet tak naprawdę. W tej chwili już wiemy, że ta choroba może dotknąć każdego, ale początki to były młode kobiety, które na naszych oczach w ciągu 2-3 lat z osób praktycznie zdrowych zamieniały się najpierw w inwalidów, a następnie umierały. I pamiętam również ja naprawdę wielkie dramaty związane z tą chorobą. To zmobilizowało ośrodki, które już zdobyły jakieś doświadczenie do wspólnego działania i pojawiły się bardzo duże wieloośrodkowe badania na poziomie światowym. Teraz ostatnio w ciągu kilku lat dołączyły do nas nawet takie kraje jak Chiny i na podstawie takich badań udało się zgromadzić na tyle obiektywną i przekonywującą wiedzę o tym, że niektóre leki rzeczywiście działają, a inne nie działają, bo nie wszystkie próby badań klinicznych w tej chorobie były sukcesem. Proszę sobie wyobrazić, że my wiemy w tej chwili, że już po 3 miesiącach terapii redukujemy śmiertelność w czasie tych 3 miesięcy o 40%.